W Sądzie Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces Rafała O., który jest oskarżony o podwójne zabójstwo matki i córki, do którego doszło w miejscowości Gruszewnia. Dziś przed sądem oskarżony nie przyznał się do winy. Paweł Jędrusik. Proces Rafała O. miał rozpocząć się już pod koniec października, ale termin rozprawy został przełożony. W środę obrońcy oskarżonego znów próbowali odroczyć rozprawę i złożyli wniosek o skierowanie Rafała O. na dodatkowe badania neurologiczne. W mojej ocenie zmierzają do jednego, do odwleczenia momentu rozpoczęcia przewodu sądowego. Jest to gra... Dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie zrozumiała na zwłokę. Sąd jednak odrzucił wniosek obrońców, ale złożyli kolejny, aby rejestrować cały przebieg rozprawy kamerą. To ma posłużyć m.in. do tego, aby biegły mógł ocenić zachowanie oskarżonego. W sprawie istnieje bardzo dużo wątpliwości w ogóle co do sprawstwa oskarżonego w ocenie obrony. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że oskarżony był przesłuchiwany po 21 godzinach bez snu. Przyjechał tego dnia z Niemiec, więc trzeba bardzo ostrożnie podejść do kwestii jego wypowiedzi. Adwokat nawiązuje do pierwszych zeznań Rafała O., w których ten przyznał się do zamordowania dwóch kobiet. Później jednak zmienił zdanie. Rafał O. jest oskarżony o to, że w nocy z 7 na 8 sierpnia w miejscowości Gruszewnia, niedaleko Częstochowy, zabił 70-letnią kobietę i jej 48-letnią córkę. Po zatrzymaniu rozmawiał z policją, ale na sali sądowej odmówił składania zeznań. Czy przyznaje się pan do ich popełnienia? Nie. Nie przyznaje się do zalecanych niczym. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zabójstwa Rafał O. był poczytalny. Działając bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Edyty S***i, dokonał ze szczególnym okrucieństwem jej zabójstwa poprzez zadanie licznych ciosów, w tym 16 ciosów nożem, powodując liczne wielomiejscowe obrażenia ciała, w postaci ran kutych, sińców, otarć na skórka, wybroczyn krwawych, podskórnych. Za podwójne zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.